prezydent Kielc Bohdan Wenta powołał swojego zastępcę. Te decyzje przekazał podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Z dniem dzisiejszym, to znaczy 3 grudnia 2018, powołuję pana Marcina Różyckiego na stanowisko zastępcy prezydenta miasta Kielce. To pierwsza taka decyzja, nominacja na stanowisko wiceprezydenta. Wszystkie czy następne osoby, które są brane pod uwagę lub będą w stosownym czasie ogłoszone. Zastępca prezydenta Kielc urzęduje w siedzibie ratusza przy ulicy Strycharskiej 6 i zajmie się sprawami związanymi z edukacją. Czyli począwszy od żłobków, przedszkoli, poprzez szkoły publiczne i niepubliczne. Mam nadzieję, że to wyzwanie niełatwe, ale na barki pana Marcina Różyckiego spadające przy wspólnych działaniach będziemy mogli rozwiązywać. Obszar edukacji jest bardzo trudnym obszarem, jeżeli chodzi o ten rok, ale mam nadzieję, że przy pomocy zespołu, który obecnie cały czas pracuje, uda nam się jakby sprostać wymaganiom tegorocznym, jak i całej kadencji. Marcin Różycki ukończył Szkołę Zarządzania i Marketingu Business College w Kielcach oraz kierunek Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Przez wiele lat zarządzał jednym z dużych hoteli w naszym mieście. Cały czas teraz czytam dużo, uczę się i mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się sprostać tym wymaganiom. Podczas konferencji prasowej poruszono także sprawy bieżące. Danuta Papaj, pełnomocnik prezydenta Kielc, odniosła się do doniesień o problemach z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli. Były informacje dotyczące braku płynności miasta i zablokowania wynagrodzeń dla nauczycieli. Chcielibyśmy wyjaśnić, takiej sytuacji nie ma, jeżeli chodzi o szkoły publiczne, które są jednostkami miasta Kielce. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły, które są szkołami niepublicznymi, one dostały subwencję tylko w częściową, która zostanie uzupełniona do 10 grudnia za miesiąc listopad, a następnie do 15 grudnia zostanie wypłacona tytułem miesiąca grudnia. W związku z tym te szkoły, a konkretnie jedna szkoła, szkoła społeczna, to, że wynagrodzeń nie wypłacono, to nie do końca jest winą miasta, ponieważ subwencja nie jest tylko przeznaczona na wynagrodzenia, ale na wszystkie składniki dotyczące prowadzenia szkoły. W wyniku czego należy zauważyć, że jednostka, która taką szkołę prowadzi, powinna również gospodarować w taki sposób, aby te wynagrodzenia zapewnić ich płynność w 100%. Problem nie dotyczy środków, problem dotyczy klasyfikacji budżetowej, dlatego że jak Państwo wiecie, akurat budżet się specyficznymi prawami rządzi, czyli są podziałki klasyfikacji budżetowej. I akurat dotacje dla szkół niepublicznych są tak specyficzną grupą wydatków, której przesunięcia nawet między poszczególnymi rozdziałami dotacyjnymi mogą się odbywać tylko i wyłącznie na sesji. To jest wyłączna kompetencja Rady Miasta. Stąd właśnie takie problemy bardziej techniczne niż finansowe. Chcemy wyjaśnić i uspokoić nauczycieli, żeby nie podejmować żadnych ruchów nerwowych, bo na pewno tutaj te środki na wynagrodzenia są i będą jak najbardziej przekazane do szkół. Prezydent Bohdan Wenta poinformował o działaniach na rzecz rozwiązania problemów związanych z sąsiedztwem zakładu Truskawica, jakie zgłaszają mieszkańcy ulicy Chorzowskiej na granicy Kielc. Wczoraj uczestniczył w spotkaniu z nimi wspólnie m.in. z wójtem gminy Sitkówka Nowiny. Pracujemy nad tym, mam nadzieję, że w tym tygodniu już dojdzie do tego spotkania. Dzisiaj już od rana był kontakt też z panem wójtem, jak i z instytucjami, które uważam powinny znaleźć się przy takim stole, więc to spotkanie także z mieszkańcami, ludźmi, którzy będą ich reprezentowali, będzie miało miejsce jeszcze w tym tygodniu. Jesteśmy w tej chwili w trakcie dogrywania tego technicznego i miejsca, i składu osobowego, który tym tematem ma się zająć. Prezydent Kielc odwiedził dziś wydziały Urzędu Miasta, które zlokalizowane są przy ulicy Strycharskiej 6. Rozmawiał m.in. z pracownikami Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta czy Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta.